Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Dziękuję za przybycie. Występuję dzisiaj w podwójnej roli przewodniczącego i na ten wieczór sekretarza, zastępując pana Stanisława Michalkiewicza, który tutaj był zawsze świetny w tej roli, ale niestety uległ wypadkowi, przebywa w szpitalu, ale wiemy już, że jest po zabiegu operacyjnym, wszystko wygląda dobrze, więc jesteśmy myślami przy panu Stanisławie Michalkiewiczu, życzymy wszystkiego najlepszego, a ja tutaj właśnie będę próbował go nieudolnie zastępować. Szanowni Państwo, no spotykamy się, jeżeli się nie mylę, 21 raz. To jest 21 edycja Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Zaczniemy od smutnych wiadomości, bo w tym roku no, dotknęła nas strata trzech bardzo ważnych osób związanych z Nagrodą Literacką imienia Mackiewicza. W marcu, 14 marca tego roku zmarł pan Jan Małek, który był fundatorem tej nagrody od momentu jej powstania w 2002 roku. Przypomnę może, że pan Małek był, pochodził z Piotrkowa Trybunalskiego, tam skończył liceum, studiował na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera, ale w roku 1958 wydostał się z Polski Ludowej i przebywał we Francji. Potem przeniósł się w 1967 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie z sukcesem pracował jako inżynier, ale także działał na rynku nieruchomości. Dla nas ważne jest to, że był bardzo aktywny w działalność Kongresu Polonii, w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Włączał się na rzecz pomocy Solidarności, a po upadku komunizmu w 1989 roku no działał tutaj na rzecz popularyzacji kapitalizmu, wolnego rynku, wydał, tłumaczył mentalność antykapitalistyczną von Misesa, finansował także inne przekłady von Misesa i książki właśnie na temat wolnego rynku, zakładał fundacje polsko-amerykańskie na rzecz edukacji i rozwoju ekonomicznego. Te wielkie zasługi zostały uhonorowane 6 lat temu przez prezydenta Rzeczpospolitej Krzyżem Komanderskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności dla dobra Polonii i Polski. Pan Jan Małek z panem Zbigniewem Zaryskim do pewnego momentu od 2002 roku byli fundatorami tej nagrody, a od pewnego momentu wyłącznie pan Małek tutaj, że tak powiem, wspierał nagrodę. Pamiętamy go dobrze jako osobę o niezwykłej energii, mądrości, ale także życzliwą, pełną humoru. Chyba ostatni raz był tutaj z nami w roku 2019, mimo podeszłego wieku tutaj był u nas. Zależało mu bardzo na tej nagrodzie i nigdy o tych jego tutaj aktywnościach nie zapomnimy. Druga strata, która nas dotknęła, to śmierć profesora Jacka Cznadla 23 stycznia tego roku. Zmarł w Warszawie.
Też od początku był członkiem kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Wspierał nas swoją wiedzą, swoim gustem, swoim smakiem. Przypomnę, że profesor Sznadel był nie tylko historykiem literatury, ale także publicystą, tłumaczem, poetą. Od lat 70. działał w opozycji, był współtwórcą Niezależnego Komitetu Badania Zbrodni Katyńskiej, inicjatorem powołania Polskiej Fundacji Katyńskiej. Znamy jego książki, zwłaszcza Hańbę Domową, ale także był wybitnym znawcą Leśmiana, jego edytorem. Wspaniale pisał o Norwidzie. Był autorem bardzo dobrych opowiadań katyńskich. No i to, co nas tutaj może bardzo szczególnie by interesowało, świetnie pisał o Józefie Mackiewiczu. W 1997 roku wydał po raz pierwszy książkę Mackiewicza Katyń, Zbrodnia bez sądu i kary. Od początku, jak mówiłem, uczestniczył w naszych obradach. W ostatnich latach ze względu na stan zdrowia już nie był z nami tutaj fizycznie obecny, ale interesował się nagrodą, pamiętał o naszych spotkaniach. Na pewno wykonał jakby tutaj dla nas, z nami wielką pracę i też będziemy tutaj mieli go w dobrej pamięci. No i wreszcie też 3 luty 2022 zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz, wielki, wybitny polski poeta, eseista, badacz literatury. Długa, wspaniała biografia twórcza. Trudno tutaj ją przywoływać. Dla nas on jest też szczególnie bliski ze względu na to, że był laureatem głównej nagrody w roku 2008 za zbiór, za esej historyczny Wieszanie, który ukazał się rok wcześniej. Bardzo Państwa proszę, tutaj Pan Paweł poprowadzi o chwilę modlitwy, tak? Jeśli można, po prostu odmówmy za wymienionych zmarłych wieczny odpoczynek. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stań niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i stań niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję. Dobra wiadomość natomiast jest taka, no, że życie toczy się dalej, także życie naszej nagrody, historia tej nagrody będzie trwała dalej, oby jak najdłużej to się działo, a będzie się tak działo właśnie dzięki tutaj siedzącemu u mnie panu Pawłowi Witaszkowi, Fundacji Rodziny Witaszków, no, która włączyła się jakby tutaj w wspieranie Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza i automatycznie niejako, ale też bardzo się cieszymy, pan Paweł Witaszek wszedł w skład naszej kapituły. Bardzo bym prosił o parę słów. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście może kilka słów tylko. No, znajduję się w tym gronie, że tak. Na mikrofon, dobrze. No, nie wiem, chyba nie jest lepiej. Znajduję się w tym gronie jako element obcy klasowo. Tutaj mamy pisarzy. Ja jestem przedstawicielem burżuazji. Jestem osobą, której udało się, jak to się mówi, fachowo zakumulować kapitał i taki przyszedł moment, w którym, już jakiś czas temu on nastał, żeby się tym dzielić i wspierać te inicjatywy, które są tego godne. Z Józefem Mackiewiczem jako autorem, bo już właśnie wtedy umierał, kiedy przeczytałem jego pierwszą książkę. Pamiętam, nie trzeba głośno mówić, gdzieś właśnie 83, 84 rok. No i później przyszły kolejne. Jestem pod wrażeniem nie tylko jego prozy literackiej, ale również
jego publicystyki politycznej. No a motto tylko prawda jest ciekawa, wydaje mi się bardzo, bardzo istotnym drogowskazem. To dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i za te słowa i tak jak mówię za w imieniu całej kapituły, za wsparcie nas organizacyjno-finansowe, bo tutaj Pan i Fundacja Rodziny Witaszków będzie fundatorem, mamy nadzieję, że długo, naszej nagrody. Proszę Państwa, witam tutaj jeszcze raz serdecznie. Mignął mi profesor Roszkowski, ale znowu zniknął. Laureat z roku 2019. 30 czerwca kapituła Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza ogłosiła 9 nominacji do tegorocznej nagrody. Wymienię w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. Były to książki poetyckie, eseistyczne, były to także książki historyczne. Jak zwykle tutaj panowało duże zróżnicowanie formalne i tematycznie. I to są te książki. Ernest Bryl, Ma się ku wieczorowi, wiersze niepublikowane z lat 2014-2020. Wydawcą była edycja Świętego Pawła oraz Instytut Literatury. Drugim nominowanym był Wojciech Chmielewski za książkę Jezioro Dargin, powieść wydaną przez warszawskie wydawnictwo Czytelnik. Trzecia książka to O męczeństwie rozumu i zarazie świata, esej Mirosława Dzienia, wydany przez Bibliotekę Toposu w Sopocie. Kolejna książka to 100 godzin samotności albo rewolucja październikowa nad Wisłą Marka Jurka, zbiór szkiców, felietonów, wydawnictwo Dębogóra była tutaj edytorem tego tomu. Następną książką nominowaną w tym roku była powieść Wojciecha Kudyby, powieść historyczna Płascy. Ukazała się ona w dwóch tomach w roku 2020 i 2021. Wydawcą był Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie. Kolejna nominowana w tym roku książka to Cisza w Pogrance, powieść Marcina Pilisa, opublikowana przez wydawnictwo Lira. Następna książka ma trzech autorów, mianowicie Tomasza Zomera, Marka Jana Chodakiewicza oraz Ewę Stankiewicz. Jest to książka zatytułowana Jedwabne, historia prawdziwa. Wydawcą jest Veritatis Splendor. Przedostatnią książką na tej liście była debiutancka powieść nominowanego wcześniej za eseje Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego, wydana przez krakowskie Arkana. I listę nominowanych zamyka Maciej Zakrzewski jako autor monografii historycznej Rewolucja konserwatywna, Przypadek Polski, Myśl polityczna środowiska buntu młodych i polityki 1931-1939. Tu mamy dwóch wydawców, Instytut Pamięci Narodowej oraz Krakowski Ośrodek Myśli Politycznej. 3 października po dość burzliwych obradach kapituła nagrody wyłoniła trzech wyróżnionych. Fundatorką wyróżnienia jest pani Katarzyna Sękowski z Nowego Jorku i obok tych trzech wyróżnionych oczywiście wyłoniła także laureata tegorocznej nagrody. Zaczniemy tradycyjnie od wręczenia wyróżnień też w porządku alfabetycznym. I tym samym mam przyjemność ogłosić, że kapituła Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza przyznaje wyróżnienie za rok 2022 panu Mirosławowi Dzieniowi za książkę O męczeństwie rozumu i zarazie świata wydaną przez Bibliotekę Toposu w 2021 roku. Serdecznie gratuluję. Bardzo pana proszę o odebranie nagrody. Dziękuję.
profesora Krzysztofa Dybciaka o wygłoszenie laudacji. Możesz tutaj przy mikrofonie. Czytając teraz książkę profesora Mirosława Dzienia, nie można nie wspominać wrażeń towarzyszących pierwszej lekturze w początkowym okresie zarazy o globalnym zasięgu, czyli w pierwszej połowie 2020 roku. Spisywane na gorąco w eseistycznej konwencji świadectwo pandemii uderzyło trafnością opisu zjawiska i śmiałością prognoz. Przebywając w nowym świecie wygaszonej aktywności społecznej i gospodarczej, w czasie jakby zatrzymanej historii, czuliśmy się bezradni nie tylko biologicznie, ale również intelektualnie. Lektura zapisków publikowanych wówczas na stronach Toposu wywoływała refleksje podobne do tych, co rodziły się przy lekturze wybitnych dzieł literackich czy filozoficznych. Poznawaliśmy rzeczywistość, którą przeczuwaliśmy, o której już coś wiedzieliśmy, ale jeszcze ta wiedza nie dotarła do naszej świadomości albo dotarła cząstkowo. Jak wielokrotnie w przeszłości, dopiero wybitny pisarz potrafił trafnie przekazać nowe doświadczenie. Zdumiewała mnie wtedy również intelektualna odwaga wniosków. Autor tomu o męczeństwie rozumu i zarazie świata był przekonany o przełomowości procesów wywołanych pandemią. Część czytelników omawianej książki, łącznie ze mną, chciała wierzyć, że pandemia wszystko zmieni, że skończył się postmodernizm, że rozpoczyna się nowa epoka ponowoczesna, pozbawiona złudzeń cywilizacji neoliberalnej. Dalsze obserwacje profesora Dzienia spowodowały zmianę jego dyskursu w stronę historiozoficznego pesymizmu, równoważonego jednak religijną wiarą i eschatologiczną nadzieją. Ale przedstawmy dokładniej dzieło wyróżnione nagrodą imienia Józefa Mackiewicza. Omawiany tom eseistyczny ma dwie warstwy. Pierwsza, fenomenologiczna, jest oryginalnym opisem społeczeństwa w skali globalnej w czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku. Uważnej obserwacji poddał autor zachowania jednostek i zbiorowości, a zwłaszcza procesy zachodzące w sferze kultury, szeroko rozumianej, obejmującej także środki powszechnej komunikacji i sferę polityki, czyli aktywności w przestrzeni wspólnego dobra. Tak rozumie, nie prymitywnie i powierzchownie. Właśnie na tę kulturową morfologię nacisk kładzie Mirosław Dzień. Z kolei druga warstwa książki jest filozoficzną i zwłaszcza teologiczną interpretacją niespotykanego dotąd w historii zjawiska. Jest wyjaśnieniem, czym jest rzeczywistość zarazy, ów całkiem nowy świat pojawiający się wtedy przed naszymi zdumionymi oczami i umysłami. W interpretacji Mirosława Dzienia najważniejszy stał się poziom duchowy, poziom istnienia przekraczający ontologiczny wymiar przyrody i faktów społecznych. Zaraza o powszechnych wymiarach jest wtargnięciem w ludzkie życie czegoś radykalnie innego, obcego. Zatem może i powinna być odczytywana jako znak odsyłający do rzeczywistości eschatologicznej, czyli po prostu rozumiana jako znak boski. Powróćmy do pierwszej warstwy książki Mirosława Dzienia, opisowej. Wyraziście literacko i z wielką erudycją prezentuje nowe oblicze świata, panowanie zasad międzyludzkiego dystansu oraz izolacji, co prowadziło do postrzegania innych ludzi jako zagrożenia, zamknięcie i samotność jednostek, dezintegracja wspólnot, zatrzymanie procesów społecznych i ekonomicznych, jakby zatrzymanie się historii niespotykane w nowożytnej epoce. Autor nie formułuje łatwych potępień tych nowych porządków zbiorowego życia, takich jak znane nam, takich potępień jak znane nam już wtedy, a zwłaszcza późniejsze wystąpienia polityków i dziennikarzy. Wystąpienia często irytujące swoją spóźnioną wszechwiedzą i lekceważącym traktowaniem fachowej i ofiarnej pracy ludzi walczących ze skutkami COVID-u. Nasz autor wskazuje między innymi na paradoks międzyosobowej izolacji,
bolesny psychologicznie, ale moralnie cenny, gdyż chroniący zdrowie i życie bliźnich. Niektóre z wymienionych cech rzeczywistości uniwersalnej zarazy wydają się dzisiaj znane i dostatecznie opisane. Ale pamiętajmy, że profesor Dzień zapisywał swoje refleksje na bieżąco i publikował je od razu w toposie. Wtedy głębsze interpretacje kulturowe czy filozoficzne jeszcze się nie pojawiły. Trzeba powiedzieć, że mimo upływu czasu ten opis pogłębiony teologicznie jest nieprześcigniony. Prezentacja innego świata pandemii dokonana przez autora omawianej książki przypomina najlepsze literackie modele innego świata, strachu, totalnego zniewolenia, wzajemnej wrogości. Ten opis załamania się intelektualnych podstaw świata rządzonego zasadami praktycznego materializmu i neoliberalnego relatywizmu lokuje się aksjologicznie w pobliżu wstrząsających prawdziwych dzieł Huxleya, Herlinga Grudzińskiego, Orwella, Tadeusza Borowskiego. Ale w męczeństwie rozumu i zarazie świata jeszcze bardziej jest oryginalna interpretacja prowadzona w języku teologicznym i w kręgu religijnego systemu wartości, prawowiernie katolickiego zresztą trzeba dodać. Zaraza o planetarnych rozmiarach pojmowana jest w analizowanej książce jako coś demonicznego. Znacząca jest tu metaforyka udowadniająca, iż literackie środki przekazu mają wartość poznawczą. Czytamy więc o wirusie wysłanniku piekieł, o ludzkości siedzącej jak Hiob w popiele, albo iż wirus jest jakby surogatem demona. Świat pandemii przypomina autorowi globalny obóz koncentracyjny. Jak przystało na esej, czyli gatunek prozy literackiej, stosowane są rozmaite mechanizmy metaforyzujące i symbole. Pandemia widziana jest jako teatr, a więc tradycyjnie miejsce, gdzie dowiadujemy się o sobie ważnych i dotąd nieznanych prawd. Pojawia się metafora czyśćca, rozumiana go jako szansa poprawy i czas oczyszczenia. Tym razem nie tylko jednostkowego, ale szansa dla odhumanizowanej, hedonistycznej i pozbawionej sensu współczesnej cywilizacji. Pojawiło się słowo szansa, ponieważ również na taki wymiar pandemii zwraca uwagę autor, przynajmniej początkowo. Kiedy pisze, iż w 2020 roku zaczęła się epoka kultury postpandemicznej i rozpoczyna się XXI wiek, jak w 1914 roku zaczął się wiek XX. Pandemia wyzwoliła współczesnych ludzi z wielu złudzeń. Runął mit o wszechmocy gatunku ludzkiego. Przekonanie o możliwości całkowitego, racjonalnego uregulowania struktury i funkcjonowania społeczeństwa, mit stałego postępu i doskonałości liberalnej demokracji. Absolutyzacja wolności szybko skapitulowała przed absolutną wartością, jaką stało się bezpieczeństwo. Zaraza o takiej intensywności i skali mogła pogłębić duchowe życie jednostek i przywrócić wiarę w prawdy głoszone przez chrześcijaństwo. Dzisiaj widzimy, że te przepowiednie nie sprawdziły się. Lekcja pokory ulega zapomnieniu. Wracają stare zabobony i pseudowartości. Barbarzyństwo i bezbożność, przynajmniej w zachodniej cywilizacji, znów zwycięża. Nawet w Kościele katolickim wstrząs pandemiczny nie wywołał dostatecznie pozytywnych skutków, a czas zarazy pokazał, jak słaba jest wiara nawet hierarchów, a może zwłaszcza łącznie z papieżem Franciszkiem, którego autor męczeństwa rozumu słusznie krytykuje z pozycji obrońcy istoty chrześcijaństwa. Cóż pozostaje? Co broni przed całkowitym, a więc niechrześcijańskim pesymizmem? Świat, który w złem leży, jak pisał już przed wiekiem Marian Zdzichowski, można i trzeba przeciwstawić światu temu, przeciwstawić żarliwą wiarę i ukazać rzeczywistość przekraczającą przyrodnicze i historyczne granice. Dlatego w końcowych fragmentach książki czytamy następujące zdania. Pandemia nie jest kryzysem zdrowotnym ludzkości, ale objawem zarazy duchowej, w której świat od dawna tkwi po uszy. Zaraza wzywa nas do przemiany. Jest apelem do powrotu do Ojca. Stanowi formę ostrzeżenia przed ślepą drogą, na którą wkroczyła ludzkość. Koniec cytatu.
Recenzowana książka jest ważną pozycją w dorobku współczesnej prozy niefabularnej. Kontynuuje piękną tradycję polskiego eseju religijno-filozoficznego, twórczości uprawianej z powodzeniem w okresie międzywojennym przez wspomnianego już Mariana Zdziechowskiego, Karola Ludwika Konińskiego, częściowo przed Bolesławem Micińskiego. Ale rozkwit tej odmiany eseju nastąpił paradoksalnie w drugiej połowie XX wieku, kiedy w Polsce panował ateistyczny komunizm, a zachodnia kultura mocno się zlaicyzowała. Właśnie wtedy pojawiły się utwory wybitne artystycznie i poznawczo, stanowiące chrześcijańską odpowiedź na kryzys nowoczesnej oraz ponowoczesnej kultury europejskiej. Zaliczyć trzeba do tego kręgu literatury eseje Tymona Terleckiego, Zygmunta Kubiaka, Andrzeja Kijowskiego i Czesława Miłosza, przynajmniej od ziemi Ulro, ale także dobrze piszących wybitnych filozofów, ojca Innocentego Bocheńskiego, Leszka Kołakowskiego, księdza Józefa Tischnera. Religijno-filozoficzny esej nieźle się ma również na początku obecnego stulecia. Żyje dzięki tekstom m.in. Krzysztofa Kellera, Pawła Lisickiego, Dariusza Karłowicza, Pawła Rojka. Ostatnio dołączył profesor Wojciech Roszkowski. Do tego grona trzeba zaliczyć teraz profesora Mirosława Dzienia. To grono pisarzy żarliwie broniących dorobku religijnej ludzkości, zwłaszcza katolicyzmu. Posiadają ogromną wiedzę i bywają trochę anarchiczni. Niektórzy z nich są, jak sami mówią, awangardowo-konserwatywni. Inni tak uduchowieni i przekonani o swojej racji, że krytykują wszystkich wokół, łącznie z reprezentantami Kościoła. Niektórzy z trudem mieścili się w granicach prawowierności katolickiej. Mirosław Dzień przygotowany był do wzbogacenia dorobku poprzedników jak mało kto. Łączy bowiem liczne umiejętności potrzebne do twórczości w gatunku eseistycznym, w odmianie właśnie religijno-filozoficznej. Jest twórcą kilku zbiorów wierszy, zdającym sobie sprawę, czym jest język, tworzywo literatury. Przytoczmy tu już w końcowej partii celne i piękne zdanie o ludzkiej mowie. Cytuję. Mowa niesie za sobą bardzo dużo śmiercionośnych wirusów. Jest przyczyną wojen, nieporozumień, zamętu. W mowie przenosimy nienawiść i obdarzamy miłością i współczuciem. Mowa jest także nośnikiem piękna. Koniec cytatu. Obdarzony poetyckim talentem jest przede wszystkim uczonym, łączącym wiedzę sprawności teologa, filozofa i badacza literatury. Jego monografia religijnego wymiaru twórczości najwybitniejszych polskich poetów minionego stulecia nie ma sobie równych. No, wiem, o czym mówię, bo sam od pół wieku zajmuję się tymi sprawami, tego typu badaniami. No, myślę tu zwłaszcza o monografiach, takich jak Człowiek z perspektywy eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza z 2010 roku, i motywy eschatologiczne w poezji Zbigniewa Herberta w roku 2014. A teraz mamy książkę eseistyczną, osobistą i uczoną, emocjonalną i zdyscyplinowaną myślowo, sprawną analitycznie i reprezentującą postawę profetyczną, tak rzadką dziś nie tylko w polskiej literaturze, lecz w całym piśmiennictwie Zachodu. Tu profetyzm czy prorockość jest dzisiaj rozumiana trochę płytko i jednostronnie, prawda? Prorok to nawet dla ludzi wykształconych to ktoś, kto przepowiada przyszłość, taki jakby jasnowidz, to nie jest całkiem w tradycji biblijnej prawdziwy. To ktoś raczej, kto wstrząsa sumieniami słuchaczy lub czytelników i przede wszystkim jest zwiastunem prawdy. Jest tym, kto ujawnia, a nie nieadekwacja rewelacji, to jest najważniejsze. Miejmy nadzieję, że także ten wymiar nagrodzonego dzieła, wymiar profetyczny, okaże się cenny i prawdziwy. Bardzo proszę pana o wygłoszenie paru słów, jeżeli pan oczywiście ma ochotę, ale wiem, że ma. Czuję się zaszczycony z tego wyróżnienia. Pan profesor bardzo pięknie wszystko powiedział. No ale ja sobie też coś przygotowałem. W związku z czym, skoro taka wspaniała okazja jest, to skorzystam z niej.
Mam powiedzieć parę słów na temat mojej skromnej objętościowo książeczki. Napisałem ją z niechęcią. Więcej pod przymusem zaistniałej sytuacji. Gdyby nie 2020 rok i szaleństwo pandemiczne, z pewnością pomieszczone w zbiorze eseje pozostałyby w platońskiej pleromie, jako byty możliwe, choć niedokonane, wiecznej potencjalności istniejące. Oto dziwny zbieg okoliczności lub też zrządzenie opatrzności, które próżno w sposób racjonalny wytłumaczyć. Sztuka, począwszy od rozkwitającej jak szumiące drzewa poroży jeleni na malowidłach flesko, proroczych pieśni na cytrę i harfę, rudego pasterza z Betlejem, przez klasyczne w proporcjach rzeźby Fidiasza, przejrzyste w doskonałości kantaty lipskiego organisty, dżdżysty niedzielny poranek śpieszącego do kościoła, aż po światło padające na ciężkie holenderskie kotary i czerwień surowego mięsa wiszącego na haku, jest czymś wymykającym się dyskursowi poddanemu regułom sylogizmu. Sztuka jest skandalem natury, która nie potrafi zmieścić się w biologicznym gorsecie i dlatego w bezlitosny sposób rozsadza go ruchem nieskrępowanej wyobraźni. Jest zajęciem tak ludzkim, że aż niezrozumiałym, a przynajmniej niejasnym, pozostającym zarazem centrum, jak i okupującym marginesy tego, co człowiecze. To, co w skali świata wydarzyło się tylko raz, a co we mnie samym stało się wewnętrzną powinnością odpowiedzi na w roku 2020, złożyło się na treść zebranych na gorąco szkiców, które z premedytacją sygnowałem dokładnymi datami, jakbym chciał zatrzymać czas, umieszczając w jego zastygłej formie osocze moich myśli i przeżyć. Moja książeczka, tak o niej myślę i tak chcę ją nazwać, nigdy nie była manifestem, ale też nie rości sobie prawa do bycia diariuszem zarazy. Jest głosem, który pod wpływem pandemicznego napięcia znalazł swój wyraz w słowach. Subiektywny charakter moich pandemicznych zapisków splótł się z próbą postawienia obiektywnej diagnozy współczesności. I nie tyle zainteresowany byłem kwestiami medycznymi, politycznymi, socjologicznymi czy gospodarczymi, co pewnego rodzaju fermentem umysłu i wyobraźni, które postawione w niezwyczajnej sytuacji zamknięcia świata domagają się głosu. Ów głos, jak go rozumiem dzisiaj, to przejaw ducha poszukującego przestrzeni do niezależnej od biologicznych determinantów artykulacji. Duch, który w żywiole materializmu pragnie zakomunikować zdanie odrębne, niepodległe wobec narracji narzuconej przez globalnych nadzorców pandemii. Głos, który dla samego siebie znalazł w pandemicznej aberracji kairos, szczególną, sobie właściwą i jedyną chwilę objawienia. Moja książeczka o zarazie jest wobec tego niczym więcej jak próbą podglądnięcia sytuacji pandemicznej w jej najbardziej dla mnie istotnym duchowym wymiarze. Jest także, a piszę o tym cum grano salis, próbą wymierzenia sprawiedliwości w imię prawdy o człowieczeństwie poddanemu niespotykanej do tej pory psychicznej i społecznej presji. Zaraza, jak ją rozumiem, rozgrywa się nade wszystko w symbolicznej przestrzeni sensu i realnej przestrzeni kontroli społecznej. Jest pretekstem do bezprecedensowego w swoim globalnym wymiarze ataku na ludzkiego ducha wolności i presją wywieraną na rozum, wyobraźnię i emocje. Łamie inteligencję i dokonuje gwałtu na zdrowym rozsądku. Jest w istocie swojej przejawem daleko posuniętej aberracji, wykorzystującej wszelkiego rodzaju możliwe narzędzia nacisku, łącznie z groźbą użycia przemocy ekonomicznej i fizycznej w celu społecznej kontroli całej ludzkiej populacji. W moich
pisanych w pandemicznej gorączce następujących po sobie miesiącach 2020 roku esejach postawiłem, przyznam się szczerze, okrutną w swej nagości treści tezę, iż narracja o zarazie jest inteligentnym i wyrafinowanym przejawem barbarzyństwa zrodzonego w łonie postmodernistycznego kulturowego idiomu, pozbawionego Boga i eschatologicznych nadziei, którego celem jest globalna kontrola nad życiem społecznym za pomocą subtelnie podanego kłamstwa w imię troski o zdrowie i bezpieczeństwo człowieka. Nie bez przyczyny druga część tytułu moich rozważań mówi o zarazie świata, a nie zarazie w świecie. Jak należy to rozumieć? Świat jest zarazą zawsze, kiedy nie komunikuje prawdy. Staje się wówczas siewcą fałszu. Infekuje ciemnością kłamstwa, wypierając światło prawdy. Świat skłamany nie jest w stanie zaoferować człowiekowi niczego, czego nie posiada. A skoro nie ma w nim blasku prawdy będącej podstawą ontologicznego i aksjologicznego ładu, to wszystko, co komunikuje, pozbawione jest znaczenia. Dlatego truizmem staje się stwierdzenie, iż brak prawdy jest największym zagrożeniem dla człowieka. Wpędza tego ostatniego w ciemność i czyni zeń przedmiot brutalnej manipulacji, której finalnym efektem jest zniewolenie umysłu i woli. Zaraza świata niszczy ludzką godność i krępuje ducha. Jest ostatecznym spełnieniem się mrocznej wizji orwellowskiego roku 1984. Dlatego też pierwsza część tytułu mojej książeczki mówi o męczeństwie rozumu. Tam bowiem, gdzie rozum nie jest wyrazicielem obiektywnej prawdy, lecz jedynie siewcą naukowych uzgodnień i konsensusu politycznego, staje się zakładnikiem relatywizmu i subiektywizmu i co gorsza, potencjalnie wyrazicielem instytucjonalnej przemocy. Rozum staje się męczennikiem, bo nie może przeglądnąć się w lustrze rzeczywistości. Nie może je odbić i poddać interpretacji. Pozostając w strefie cienia, oddaje się złym duchom spod znaku transgresji, obrazobórstwa, odrzucenia uniwersalnego systemu wartości opartego na prawie naturalnym oraz braku rudymentarnej przyzwoitości w kwestiach moralnych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że dla świętego Tomasza z Akwinu rozum był funkcją ducha, a nie inteligencji. Przywołana powyżej teza dzisiaj zdaje się być obrazoburczą, nie mieszczącą się w sekwencji wielu równoważnych form narracji o rzeczywistości. A jednak z całą mocą należy podkreślić, iż ogołocony z prawdy rozum komunikuje często z bezwzględnością domagającą się lepszej sprawy tylko fałsz w każdym z jego niepoliczonych odcieni. Męczeństwo rozumu jest ceną, którą trzeba zapłacić za złudzenie bezpieczeństwa i uśmierzenie lęku przed śmiercią. Doskonale świadomy tego demonicznego mechanizmu był wielki inkwizytor z braci Karamazow. Kłamstwu najbardziej przeszkadza bezkompromisowość prawdy, jej pogardzana przez ponowoczesność nieprzekupność, domaganie się przez nią przejrzystości i nieufność tabelom, statystykom i wynikom korporacyjnych badań na zlecenie. Prawda nie wie, czym są algorytmy i zuchwale domaga się respektowania praw ducha. Nie można jej zastraszyć ani zamknąć jej ust. Nie poddaje się pertraktacjom ani manipulacji. Zna tylko rzeczywistość i tej ostatniej służy bez wytchnienia. Zawsze znajdzie się ktoś, kto wypowie jej prawo po kartezjańsku, jasno i wyraźnie. Jak napisze Czesław Miłosz w słynnym wierszu do Tadeusza Różewicza, poety, z tomu Światło dzienne, wydanym przez Paryski Instytut Literacki w 1953 roku, należy strzec się poety. To on nigdy nie milknie.
Wzbudza za to dezaprobatę retorów. Dzisiaj dodać możemy pandemicznych nadzorców, globalnych specjalistów od zarządzania strachem i medialnych manipulatorów z aptekarską dokładnością dozujących informacje mające na celu wzbudzenie powszechnego przerażenia. Być może z powodu absencji innych to poecie przypadnie zaszczytna, choć zarazem błazeńska i za niepoważną przez luminarzy polityki i wielkiego biznesu uznana rola żywego w nieużytecznym języku wyrażonego wyrzutu sumienia w postpandemicznym społeczeństwie pogrążonym w ciemnej nocy konsumpcjonizmu i seksualnych transgresji. Współczesność, jaką przyszło nam kosztować, pozbawiono smaku eschatologicznych tęsknot. Spętano ideologią o demonicznej proweniencji w imię niewoli podszywającej się pod wolność. Jak wirus rozpanoszyło się ontologiczne kłamstwo, poddając pod ciężki but technokratów rozum i wyobraźnię wyzutą z piękna. I wolność jednostki zamknięto w pudełku milczenia, aby, jak przekonuje przewrotnie w drodze donikąd major Fiodor Mikołajewicz, cytuję, słowa nie zakłamały własnych, prawdziwych, wewnętrznych myśli. Koniec cytatu. Dlatego, mimo panoszącego się ścierwa wirusów, wołajmy o poetę, który jak prorok za pomocą słowa właśnie przywoła prawdę. Więcej, przypomni jej imię. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to prorocze podziękowanie i przywołanie Józefa Mackiewicza. Proszę Państwa, nasze drugie wyróżnienie kapituła Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza przyznaje Tomaszowi Sommerowi, Markowi Janowi Chodakiewiczowi oraz Ewie Stankiewicz za książkę Jedwabne, historia prawdziwa, wydaną przez wydawnictwo Veritatis Splendor w roku 2021. Rozumiem, że gościmy jednego z autorów. Bardzo proszę. Proszę Państwa, nie ma w prawie żadnych cywilizowanych ludów takiej idei jak dziedziczenie plemienne. Żadnego prawa do dziedziczenia trybalistycznego. Jeżeli umrze Polak bezpotomnie w Brazylii, zostawiając po sobie pole, które kupił, czy firmę, którą założył, to zgłoszenie się innego Polaka z Polski w żaden sposób niespokrewnionego, który by złożył pretensję, że skoro zmarły nie zostawił żadnych prawowitych spadkobierców, to ja chętnie ten majątek przytulę, zostałby potraktowany prawdopodobnie śmiechem. Ale jak się okazuje, nie wszystkich to dotyczy. Nie ma też w prawie takiego zwyczaju, że ktoś zgłasza się po spadek po ofierze zbrodni, mimo że kiedy zbrodnia się dokonywała, niczego absolutnie dla tej ofiary nie zrobił, a miał takie możliwości, żeby upomnieć się, przynajmniej zwrócić uwagę na to, że się zbrodnia dokonuje. Ale przypomniał sobie o tej zbrodni dopiero po kilkudziesięciu latach, kiedy się okazało, że jest jakiś majątek bezspadkowy, który został bez prawowitych spadkobierców. Wiecie Państwo doskonale, do czego tutaj piję. Jest coś, co profesor Finkelstein nazwał przedsiębiorstwem Holokaust. Są organizacje, przeważnie zlokalizowane w Ameryce, które przyznało sobie prawo do restytucji mienia pożydowskiego.
Mienia, które głównie bez spadkowego po ofiarach Holokaustu zostało w Polsce i zgodnie z prawem, które jest szanowane przez wszystkie narody, uległo przejęciu przez państwo. Ponieważ jeżeli ktoś umiera, nie zostawiając spadkobierców, to prawowitym jego spadkobiercą jest państwo, którego był obywatel. Ponieważ nie można było znaleźć, jak powiedziałem, podstaw prawnych do takiego roszczenia, pozostało znaleźć podstawę moralną. Otóż taka podstawa moralna to pewna zasada przyjęta, jak sądzę, we wrażliwości wszystkich narodów, że nie jest rzeczą godziwą, aby po ofierze zbrodni majątek przejął ten, kto zbrodni dokonał, czy w jakiś sposób jej uczestniczył. I to stworzyło potrzebę napisania na nowo historii zbrodni Holokaustu. W taki sposób, żeby Polska stanęła wśród sprawców. Ponieważ tylko w ten sposób można było uzasadnić roszczenia wielomilionowe, do dzisiaj zgłaszane, do majątku po ofiarach Holokaustu. To pewnie nie była jedyna przyczyna, dla której wyprodukowano ten mit o rzekowym sprawstwie Polaków, ale na pewno była to jedna z wielu przyczyn, chyba najważniejsza, że padła na podatny grunt z innych powodów politycznych, także z powodu nastrojów panujących na przykład wśród wypędzonych w 68 roku z Polski Żydów, często mających haniebną stalinowską przeszłość za sobą, a więc tym bardziej szukających zemsty na Polsce. Tak czy owak wyprodukowano historię jedwabnem, historię nieprawdziwą. Historię, na którą w tej chwili mamy wreszcie potężne narzędzie i potężną broń, by powiedzieć, jak było to naprawdę. A myślę właśnie o książce, którą Kapituła postanowiła wyróżnić, o książce Jedwabne, historia prawdziwa. W istocie są dwie historie. Ja zacząłem od tej, która nie jest ujęta w tytule. Oczywiście troje autorów dokonało benedyktyńskiej pracy, zbierając dokumenty, weryfikując śledztwa, docierając do relacji, często relacji, które zostały później złośliwie przekręcone, docierając do dowodów rzeczowych, które zostały w fałszywy sposób opisane. W ten sposób napisane zostały dwie historie. Nie tylko historia, co naprawdę stało się w Jedwabnem w 1941 roku 10 lipca, ale także historia o tym, jak wyprodukowano historię o tym, że polscy mieszkańcy Jedwabnego bez przyczyny rzucili się na swoich żydowskich sąsiadów i ich po prostu wymordowali. Przyznam, że dopiero z książki Jana Marka Chodakiewicza, Ewy Stankiewicz i Tomasza Somera dowiedziałem się, iż książka Jana Tomasza Grossa, która była zapalnikiem tej całej kampanii, stała się nim wcale nie w momencie pierwszego wydania. Sięgnięto po książkę, która już była wcześniej wydana i nie wzbudziła zainteresowania, która z całości została oparta na świadectwie jednego świadka, Szmula Wassersteina, które też było znane wcześniej i nie wywołało zaufania historyków, ale dzięki zaangażowaniu odpowiedniego aparatu PR-owskiego ta książka Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi stała się zapalnikiem do działań czy kamykiem rzuconym celowo, który uruchomił całą lawinę oskarżeń pod adresem Polski, a oskarżeń, w których szybko wzięli udział rozmaici historycy, nawet o wybitnych nazwiskach, powołujący się na siebie nawzajem. Jest to niezwykła historia opowieści o tym, jak można wywołać, jak się wywołuje, jak to się robi, jak tworzy się taką wirtualną rzeczywistość, w której dowodem jest to, że przecież wszyscy tak mówią. On mówi tak, bo ja tak mówię, bo on tak mówi, on wskazuje na mnie, a tak naprawdę gdzieś tam na dole jest coś całkowicie niewiarygodnego, coś całkowicie nonsensownego. Przyznam, że w momencie, jak wyszła książka Jana Tomasza Grossa, nie będąc historykiem, ale ceniąc sobie wysoko tak zwany chłopski rozum, w pierwszej chwili wyczułem, że ta książka jest nonsensem.
ponieważ książka, która powiada, że 10 lipca 1941 roku Ruskie uciekli, Niemcy jeszcze nie weszli, bo tak twierdzi Jan Tomasz Gross, i wtedy się rzucili spontanicznie Polacy na Żydów w Jedwabnem i ich wymordowali, i wymordowali praktycznie 100% populacji, która była w ich zasięgu. Istniało wiele historycznych opracowań dotyczących pogromów. Nigdy w żadnym pogromie nie udało się zabić więcej niż 30%, może 50% w skrajnych wypadkach zaatakowanej populacji. To jest logiczne. Ludzie się rozbiegają, uciekają, komuś ranka zadryży. Jeżeli takie wydarzenia miałyby taki przebieg, to były to po prostu wydarzenia niemożliwe. Jeżeli zginęło 100% populacji, to nie mogło to być spontanicznym pogromem. Musiał ktoś zamknąć drogi ucieczki, musiał to być ktoś mający odpowiedni know-how. No to byli tylko Niemcy w 1941 roku. Nie będę Państwa zanudzał opowiadaniem książki, która punkt po punkcie szczegółowo opowiada, jak to kłamstwo wyprodukowano i rekonstruuje, co było prawdą, co stało się naprawdę, co ustalono na przykład przed niemieckimi sądami, mimo ich ogromnej życzliwości dla byłego Hauptsturmführera SS Hermana Schappera, który prawdopodobnie tą akcją dowodził, ale zdołał przekonać Niemców, że był nic nieznaczącym kierowcą ciężarówki, który po prostu na nic wpływu w tej całej historii nie ma. Fakt faktem, że sąd specjalnie go nie dociskał, tak samo jak nie było woli, aby wyjaśnić, co stało się w Jedwabnym. Przeciwnie. Było opisane świetnie w tej książce polityczne ciśnienie, polityczna gorączka, nacisk na prokuratora IPN-u, że ma tak poprowadzić śledztwo, aby pasowało ono do książki Jana Tomasza Grossa, do przeprosin Aleksandra Kwaśniewskiego i do całej fali oskarżeń historyków, którzy poszli dalej niż Gross, bo ten przykład, powiadali, jest tylko jednym z wielu spontanicznych pogromów, które spotkały ludność żydowską w 1941 roku ze strony Polaków. Prawdopodobnie, i tu już były rozmaite teorie, mszczących się albo chcących w ten sposób odwrócić uwagę od swojej kolaboracji z Sowietami. Przeróżne tam tezy padają. Niestety historycy z wielkimi nazwiskami, jak Timothy Snyder, wzięli udział w tej absurdalnej kampanii. Nie wiem, czy Timothy Snyder by powiedział, że jest rzeczą powszechnie oczywistą, że Jezus miał dzieci z Marią Magdaleną, bo przecież wszyscy to wiedzą z filmu, z samego filmu i z powieści. Ale tutaj takie argumenty padały ze strony ludzi mających wielkie nazwiska w historiografii. I trzeba nie lada odwagi, żeby tę historię opowiedzieć, żeby się kłamstwu przeciwstawić, żeby pokazać rolę rozmaitych poszczególnych osób, niekiedy ewidentnie zaburzonych, kierujących się jakimiś dziwnymi resentymentami, jeśli ktokolwiek się zetknął w życiu z Janem Tomaszem Grossem, czy miał nieprzyjemność z nim dyskutować. Ja pamiętam takie, że nawet jego przyjaciel Jan Lityński go kiedyś na jakimś spotkaniu zaczął mitygować, że ależ Janku, no co ty wygadujesz, to już zupełnie odpłynąłeś, a on tam się miotał. Czy z panią Anną Bikont, też autorką jednej z książek tych. O tym zresztą wszystkim w tej książce Państwo przeczytacie. Cały drugi tom to dokumenty. Duża część pierwszego tomu to też dość trudne w lekturze ustalenia, szczegółowe, ale to daje doskonałą bazę dla rekonstrukcji, która jest częścią integralną tej książki. I dodam jeszcze, że jest też w tej książce więcej niż zwyczajowe summary w języku angielskim, tylko cały obszerny rozdział sumujący te ustalenia w języku angielskim, co ze względu na wagę sprawy jest szczególnie ważne. Mieliśmy, przyznam, pewien problem formalny z tą książką, ponieważ ma trzech autorów, ponieważ jeden z tych autorów był już nagradzany przez kapitułę Mackiewicza, ponieważ odnotowaliśmy książkę, która jest rozwijana, monografię, myślę o monografii Jana Marka Chodakiewicza, która w tej książce Historia prawdziwa Jedwabne jest rozwijana, bo wieloletnia praca stoi za tą książką. Ale uznaliśmy, że odwaga, jaka tu została wykazana, i benedyktyńska praca, której dokonano, i społeczny pożytek, i społeczna potrzeba zdecydowanie nakazują nam tę książkę wyróżnić. Nagroda Mackiewicza jest nagrodą literacką, ale od czasu do czasu stosuje również takie kryteria. Pierwszy raz 21 lat temu, przypomnę, nagrodziliśmy nie powieść, nie esej,
tylko książkę państwa Siemaszków o ludobójstwie na Wołyniu. Także benedyktyńską, znakomicie wykonaną wieloletnią pracę obnażającą wielkie kłamstwo. Więc myślę, że to jest podobna sytuacja. Jedynie prawda jest ciekawa, to nasze motto jest również jednym z mot książki. Problem polega na tym, że kłamstwo bywa użyteczne. Kłamstwo można rzucić łatwo. Prawdę odkryć to wymaga ciężkiej pracy i trwa wiele lat, jak w wypadku tej książki. Jeśli nawet ta praca się udaje, to pamiętajmy, że kłamstwa bywają nieśmiertelne. Nawet jeżeli są kompletnie wyssane z palca, krążą, dopóki ktoś ich potrzebuje, są przypominane, są wciskane narzędziami mass mediów. I pewnie tak samo będzie i z jedwabnem. To kłamstwo będzie powtarzane tak długo, jak długo przynosi zyski jego powtarzanie, ale dzięki tej książce, dzięki tej pracy nie będzie już takie łatwe pozyskiwanie ludzi, których Władimir Lenin nazywał paliznymi idiotami, którzy szczerze w przekonaniu, że robią coś szlachetnego, będą tym kłamstwem szermować. Tak było w tej historii. Mam nadzieję, że dzięki tej książce to się już nie powtórzy. Bardzo gratuluję autorom wyróżnienia. Zapraszam do parę słów, tak? Ewentualnie. Szanowni Państwo, ja może opowiem, jak ta książka powstała krótko, bo treść to każdy musi sobie przyswoić sam, mimo że nie jest takie proste, bo to jest 2060 stron. Otóż razem z Markiem Chodakiewiczem wpadliśmy na taki pomysł napisania scenariusza filmowego o Jedwabnym. No, oczywiście ja wtedy nie byłem za bardzo jeszcze w tę sprawę wciągnięty, natomiast on przez całe lata pracował nad sprawą Jedwabnego. Jak bardzo nad nią pracował, to przekonałem się potem właśnie, jak już przystąpiliśmy do tworzenia tej książki. Właściwie można powiedzieć, że on od momentu wydania swojej takiej pierwszej publikacji na temat Jedwabnego, Massacre in Jedwabne, to było wydane mniej więcej w tym samym czasie, co książka Grossa, to wydało prestiżowe wydawnictwo w Waszyngtonie, Columbia University Press. On cały czas tą sprawą się zajmował. Był bardzo zdziwiony, że w Polsce żadna instytucja naukowa, a potem IPN, który powstał w 2000 roku, a ta książka o Jedwabnym powstała jeszcze wcześniej, nie była zainteresowana tą jego pracą kompletnie. Do tego stopnia, że on przekład tej swojej pierwszej książki wydał w jakimś wydawnictwie, które było zupełnie prywatnym wydawnictwem, nie naukowym. Potem wielokrotnie publikował różne przyczynki, artykuły, zbierał dane jeszcze w towarzystwie dwóch innych profesorów, których nazwisk może nie będę wymieniał. Także rzeczywiście posiadał gigantyczną wiedzę na ten temat, w związku z czym no, wydawało mi się, że polegając na tej wiedzy może taki scenariusz filmu powstać. Ten scenariusz powstał 8 lat temu. No i puściliśmy go w obieg, żeby on doczekał się jakiejś tam formy realizacyjnej. No i tu się zaczęły określone problemy, jak to trafiało do różnych instytucji. Wiadomo, w Polsce rynek filmowy wygląda tak, jak wygląda. Właściwie prywatnie się filmu nakręcić nie da, zwłaszcza historycznego. No to pojawiały się rozmaitego rodzaju obiekcje, problemy, dyskusje. W końcu ten projekt troszeczkę się utopił. Ale wywołał jeden nieoczekiwany efekt. Otóż zgłosił się do nas ktoś z Ministerstwa Sprawiedliwości i powiedział, że słyszał, że my właśnie taki napisaliśmy scenariusz i że są jakieś tam problemy z tego powodu, że nie chcą go przyjąć. A tak się złożyło, że on właściwie to może nam udostępnić akta sprawy Jedwabnego. Co to są akta sprawy Jedwabnego? Otóż akta sprawy Jedwabnego to są akta postępowania prokuratorskiego, które było prowadzone w latach 2000-2002. W sprawie Jedwabnego. Postępowanie to zakończyło się umorzeniem, w związku z czym, no jak w przypadku każdego umorzenia, prokurator stwierdził, że niestety nie znalazł żadnych winnych, ale mimo, że nie znalazł tych winnych, co jest zapisane jasno w sekwencji tego umorzenia, napisał no, dosyć zadziwiające dzieło, uzasadnienie do tego umorzenia, które ma
objętość takiej, powiedzmy, drobnej monografii naukowej, ale od monografii naukowej różni się w zasadniczy sposób, mianowicie różni się tym, że on tam się powołuje na jakieś dokumenty. Problem polega na tym, że te wszystkie dokumenty są tajne. W związku z czym mamy co chwila informację o tym, że on uważa, że jest tak, ponieważ jakiś dokument mówi to, no ale niestety te dokumenty są tajne. Dlaczego są tajne? No tajne są dlatego właśnie, bo postępowanie stało umorzone, a w polskim kodeksie postępowania karnego sytuacja jest taka, że dokumenty będące przedmiotem postępowania, które zostały umorzone, są tajne. To ma jakieś tam, nazwijmy to, racjonalne uzasadnienie w przypadku jakichś kłótni sąsiedzkich, jakichś tam nawet, no bo może ktoś kogoś bezpodstawnie oskarżyć w trakcie jakiegoś przesłuchania, no i prokurator dochodzi do wniosku, że ta osoba opowiada bzdury, krótko mówiąc. A ktoś inny, jeżeli byłoby to otwarte, no to może wejść do archiwum, zobaczyć i potem mieć pretensje, wywodzić jakieś skutki prawne. No z tego powodu zastosowano taką konstrukcję. Natomiast w przypadku takiego postępowania, w cudzysłowie historycznego, no jest to oczywiście zupełnym absurdem. Przez całe lata różni naukowcy próbowali się do tych dokumentów dobrać i prokurator Ignatieff uparcie, który miał tak zwaną opiekę następczą nad aktami, uparcie odmawiał dostępu do tych dokumentów. No nie wszystkim, no bo pan Persak dostał, pan Machcewicz dostał, ktoś tam dostał i oni szczątkowo w swoich publikacjach wykorzystywali te materiały, co jest też jakąś zupełnie zdumiewającą sytuacją, że jacyś tam naukowcy mogą zajrzeć do akt, a z kolei inni no niestety nie mogą. W związku z czym profesor Chodakiewicz, który był osobą najbardziej zainteresowaną jakby, bo przez całe 20 lat nad tą sprawą siedział, był w takiej paradoksalnej sytuacji, że nie miał dostępu do tych dokumentów i nagle ktoś przychodzi i na płytce daje nam te wszystkie dokumenty ładnie zeskanowane ze wszystkimi tam materiałami. I w tym momencie narodził się pomysł, żeby to opracować na nowo, żeby na podstawie tych wszystkich dokumentów, które zebrał prokurator Ignatieff, a on zebrał właśnie wszystkie materiały na ten temat, sam przeprowadził szereg przesłuchań w tej sprawie, jego koledzy prokuratorzy, których wynajmował, zlecał im też takie przesłuchania. Jako pierwsi naukowcy mogliśmy poddać analizie treść tych wszystkich materiałów, co siłą rzeczy stawiało nas w dosyć uprzywilejowanej sytuacji wobec wszystkich poprzednich prób stwierdzenia, co tam właściwie w Jedwabnem się stało, gdyż ci wszyscy naukowcy, którzy zajmowali się tym wcześniej, przynajmniej oficjalnie dostępu do tych materiałów nie mieli. No i tak narodziła się koncepcja wydania tego. No, powstał duży problem, jak te wszystkie dokumenty przedstawić. No bo jeżeli byśmy je wrzucili po prostu do kupy, jeden po drugim, nie wiem, alfabetycznie, chronologicznie, czy jakkolwiek, w jakikolwiek inny sposób, no to nie byłoby jasne właściwie, co z tych dokumentów wypływa. Wpadliśmy więc w taki pomysł, który jest pewnego rodzaju, myślę, nowum metodologicznym. Mianowicie dokumenty wpisaliśmy w te uzasadnienie prokuratora Ignatieffa w tych miejscach, gdzie on się na nie powołuje, tylko że wpisaliśmy je tam w całości. Także dzięki temu każdy może sobie, jeżeli ma oczywiście odpowiednio dużo czasu, bo 1600 stron, 299 dokumentów jest w tych wpisanych w to uzasadnienie umorzenia, zweryfikować, czy prokurator Ignatieff miał jakiekolwiek uzasadnienie dla tego, żeby podejmować takie decyzje, jakie podjął. No w naszym przekonaniu oczywiście nie miał. W naszym przekonaniu to śledztwo ewidentnie było, jakby to rezultat tego śledztwa był w formie tego uzasadnienia pisany pod tezę, ale najważniejszą rzeczą, która jest najważniejszym fałszem w tej całej historii, jest to, jaki jest status prawny tego uzasadnienia, które funkcjonuje w obiegu jako wyrok sądu. Otóż
status jest po prostu taki, że tam mamy do czynienia z umorzeniem, czyli stwierdzeniem braku winy i jakimś tekstem uzasadniającym, więc nie jest to ani wyrok, nie jest to żadnego rodzaju wynik dociekania historycznego. Jest to no, jakieś takie no, zupełne kuriozum, z którym ja osobiście, a z różnymi dokumentami pracuję przez całe dekady, spotkałem się po raz pierwszy, że coś takiego powstało. Nawet w IPN-ie to jest chyba jakiś zupełny ewenement. Stworzona została więc taka koncepcja, która przemawia do wszystkich takich, powiedzmy, osób interesujących się sprawą, że państwo polskie podżyrowało w jakiś sposób tezę o zbrodni w Jedwabnem, że popełnili ją Polacy. Tymczasem, jeżeli przeanalizujemy status tych dokumentów, no to nic podobnego nie ma. Co więcej, są wyroki rzeczywiście sądów, które stwierdzają niemiecką winę z 49 roku, z 50 roku, z 53 roku. Chciałbym na koniec podziękować naszej współautorce Ewie Stankiewicz, która no, przepisała fizycznie te wszystkie dokumenty, bo niestety nie dało się ich w sposób mechaniczny jakby zeskanować. No to była rzeczywiście benedyktyńska praca, zwłaszcza, że część tych dokumentów to były rękopisy. Mniej więcej 1/3 tych dokumentów to były rękopisy, więc to trzeba było wszystko odcyfrować po raz kolejny. Przy okazji zresztą znaleźliśmy w tej takiej pracy wokół Jedwabnego pana Persaka Machcewicza no szereg błędów. Oni też część tych dokumentów przepisywali, bo tam powiedzmy około 20% dokumentów z ich książek, z książki i naszej się powtarza, no ale to robili w taki sposób dosyć mało szczegółowy. Szanowni Państwo, ja nie mam złudzeń, że jakby prawda o Jedwabnym przebije się szybko, ale wydaje się, że rzeczywiście jeżeli mogę czuć satysfakcję, to z tego, że no, stworzyliśmy pewnego rodzaju podstawę pod dalsze rozważania nad tą sprawą, której nie można pominąć, a mimo to przez rok od wydania tej książki nie powstała żadna taka poważna naukowa recenzja i o którą wszyscy kolejni naukowcy będą musieli się w dużej mierze opierać. No chyba, że uzyskają dostęp do tych wszystkich akt Ignatiewa na własną rękę, co nadal jest niestety bardzo trudne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ostatnie, trzecie wyróżnienie w tym roku. Kapituła Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza przyznaje wyróżnienie za rok 2022 panu Maciejowi Zakrzewskiemu za książkę Rewolucja konserwatywna, przypadek Polski, myśl polityczna buntu młodych i polityki w latach 1931-39, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej i Ośrodek Myśli Politycznej. Gratulujemy, bardzo proszę pana Macieja Zakrzewskiego. Szanowni Państwo, autor książki Rewolucja konserwatywna, przypadek Polski, doktor nauk politycznych Maciej Zakrzewski, nie jest debiutantem. Już 10 lat temu opublikował książkę pod tytułem W obronie konstytucji, poświęconą myśli politycznej słynnego polityka angielskiego XVIII wieku, Torysa i autora koncepcji zawierającego sojusz z narodem przeciwko oligarchom króla patrioty, którą inspirował się między innymi ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski, Henry'ego St. Johna, wicehrabiego Bolingbroke.
Chociaż to pierwsze dzieło dotyczy XVIII-wiecznej historii Anglii, a wyróżnione dziś studium myśli politycznej polskiego środowiska w latach 30. XX wieku łączy je wyraźne podobieństwo. W jednym i w drugim wypadku bowiem przedmiotem studiów autora jest namysł nad polityką i sposób jej uprawiania charakterystyczny dla filozofii politycznej konserwatyzmu. Środowisko redagowanego przez Jerzego Giedroycia Buntu Młodych, a następnie Polityki, którego głównymi i najbardziej błyskotliwymi publicystami byli bracia Adolf i Aleksander Bocheńscy, również bracia Ksawery i Mieczysław Pruszyńscy, Jan Frankowski, Kazimierz Studentowicz, Anatol Listowski, Aleksander Czaska-Chrząszczewski, Wacław Zbyszewski, Stefan Kisielewski, nie było oczywiście już od dawna jakąś terra incognita. Mimo tego dzieło doktora Zakrzewskiego nie ma w zakresie wiedzy o dziejach i myśli politycznej tej grupy sobie równych. Jest ono bowiem pierwszą stricte akademicką syntezą, na 600 stronach wyczerpująco omawiającą i oryginalnie interpretującą całokształt treści myślenia politycznego młodokonserwatystów polskich tamtego okresu. Autor wykorzystał nie tylko całą dostępną publicystykę tej grupy oraz memuarystykę, ale przebadał również korespondencję i inne dokumenty zachowane w wielu archiwach, na czele z Archiwum Rodziny Bocheńskich, Archiwum Instytutu Literackiego w Maison Lafitte, Archiwum IPN-u w Krakowie, a nawet w rosyjskim państwowym archiwum wojskowym w Moskwie. Będąc świadomym faktu szczególnego statusu grupy Buntu Młodych Polityki, wywodzącej się z myśli mocarstwowej, której pierwszym komendantem był bardzo daleki krewny marszałka Romuald Piłsudski i która skupiała zarówno młodych adeptów konserwatyzmu, jak i piłsudczyków, których z zachowawcami łączyły nie poglądy społeczne, lecz polska idea imperialna, wywodzona z tradycji jagiellońskiej. Autor książki postawił sobie za główny cel ustalenie, na ile myśl polityczna publicystów tego czasopisma wpisywała się i była kontynuacją myślenia konserwatywnego. Sprawę komplikuje w tym przypadku nie tylko wskazany wyżej dwumian ideowo-polityczny, czyli tradycja konserwatywna oraz afiliacja piłsudczykowska, ale również szukanie przez grupę, także na gruncie wspólnoty pokoleniowej, porozumienia z innymi i opozycyjnymi wobec rządzącej sanacji odłamami ówczesnej prawicy w Polsce, jak przede wszystkim z różnymi grupami młodych narodowców, pomimo podejmowanej wcześniej krytyki nacjonalizmu endeckiego. Dochodząc do wniosku, że ogrom zmian zachodzących w pierwszych dekadach XX wieku, jak również odkrywając, że zmiany te nie dotyczyły wyłącznie Polski i odzyskania niepodległości, ale miały wymiar powszechny, doktor Zakrzewski uznał, że poglądów i postawy ludzi Buntu Młodych nie można zamknąć w formule kontynuacji konserwatyzmu XIX-wiecznego, odnosząc ją do, cytuję, jakiegoś ahistorycznego, konserwatywnego katechizmu. W obliczu tej sytuacji, poszukując bardziej adekwatnego klucza interpretacyjnego, autor monografii sięgnął po kategorię rewolucji konserwatywnej jako instrumentu analitycznego pozwalającego zrozumieć fenomen buntu młodych i polityki. Nie jest to oczywiście kategoria nowa i nieznana. Jako pierwszy posłużył się nią około 1950 roku do opisu erupcji różnych nowych tendencji na zbuntowanej przeciwko Republice Weimarskiej prawicy niemieckiej Armin Möller. Później inni autorzy zastosowali ją wobec nacjonalistyczno-monarchistycznej Action Française oraz, o czym autor nie wspomina, do Włoch ery faszystowskiej. To prima facie oksymoroniczne określenie, jeśli zważyć, że uświadomiony i zorganizowany konserwatyzm zrodził się jako sprzeciw i reakcja na rewolucję burżuazyjną, okazało się w zupełności usprawiedliwione w opisie sytuacji krytycznych
w obliczu których znaleźli się konserwatyści tych krajów. Upadek cesarstwa Hohenzollernów wraz z klęską wojenną, zagrożenie rewolucją komunistyczną oraz utworzenie demoliberalnej, partiokratycznej Republiki Weimarskiej w Niemczech oraz, jeszcze wcześniej, niedokonanie się restauracji monarchicznej we Francji pod berłem hrabiego de Chambord, czyli de jure Henryka V, i powstanie III Republiki Francuskiej, masońskiej i też partiokratycznej, podważyły sens polityki konserwatywnej, rozumianej jako zachowywanie i pielęgnowanie istniejących instytucji, albowiem te, które były warte zachowywania, zostały obalone i przestały istnieć, a te, które na ich miejsce zainstalowano, były godne jedynie pogardy i odrzucenia. Taka sytuacja oddziaływała także na nienawykłych do zmiany konserwatystów starszego pokolenia, którzy zaczęli adaptować się do systemu demoliberalnego i przesiąkać mieszczańskim sposobem myślenia. Konserwatyści rewolucyjni zrozumieli przeto, że nowa sytuacja wymaga nowej strategii i nakreślenia nowego celu. Skoro nie można już niczego konserwować, bo istniejący stan rzeczy jest zaprzeczeniem świata konserwatywnego, to należy obalić status quo, przeprowadzić, jak pisał Hans Freyer, rewolucję z prawa albo, jak mawiał Charles Maurras, rewolucję w imieniu porządku, aby dopiero stworzyć coś, co będzie zasługiwało na konserwowanie. Dystynkcja pomiędzy tradycyjnymi konserwatystami polskimi a rewolucjonistami z buntu młodych nie była może aż tak dramatyczna jak w Niemczech czy we Francji. Niemniej różnica była wyraźna. Starzy konserwatyści, jawiący się młodym jako ludzie muzealni, przyzwyczajeni do ostrożnego uprawiania polityki małego realizmu oraz uwikłani w podziały orientacyjne z czasów Wielkiej Wojny i zmarginalizowani wskutek skrajnie demokratycznej ordynacji wyborczej, nie byli w stanie wznieść się ponad dokonanie wyboru strategicznego i dominującego partnera, czyli albo endecji, albo sanacji, wobec którego uprawiali politykę swoistego radcostwa. Ekipa buntu młodych, stojąc na gruncie zasadniczej akceptacji rzeczywistości ustanowionej przewrotem majowym, ale przekraczając podziały polityczne, chciała polityki ofensywnej, a więc właśnie imperialnej, wyrastającej z przekonania, że zagrożeniom takim jak bolszewizm, oswabadzający, jak pisano w buncie młodych, z wszelkich więzów zwierzę ludzkie, trzeba przeciwstawić coś równie potężnego, zdolnego okiełznać w imię wielkiej twórczej idei złe instynkty mas i ująć je w karby dyscypliny społecznej. Laureat tegorocznego wyróżnienia przekonująco unaocznił, że ludzie buntu młodych byli pierwszym pokoleniem polskich konserwatystów, którzy nie byli zmuszeni do uprawiania polityki tragicznie zamkniętej w dylemacie niepodległość czy ugoda. Jako pierwsi, ale jak się później okazało, jedyni, mogli rozmyślać i tworzyć programy w horyzoncie mocarstwa czy imperium. Jednak 1939 rok położył na długo kres sensowności takiego myślenia i z całą brutalnością ukazał konieczność powrotu do bardziej minimalistycznych celów i postaw. I chociaż Maciej Zakrzewski kończy swoją narrację na tym właśnie roku, to niejedna aluzja do tego, co było potem, skłania do refleksji nad powikłanymi drogami pokolenia buntu młodych po II wojnie światowej, zarówno w kraju, jak i na emigracji, oraz nad rezultatami polityki, którą w tych warunkach próbowali uprawiać. Dziękuję. Zapraszam do wygłoszenia kilku słów. To ja może kilka słów. Chcąc, oczywiście książka ma 600 stron, tak, jest monografią naukową, więc nie będę jej jakby tutaj jakby streszczał, opowiadał, ani pokazywał, jakby jak to wyglądało od kuchni. Natomiast chciałbym skupić się na jednym problemie, bo profesor Bartyzel dobrze
jakby wskazał, właściwie wskazał, że jest to temat, który jakby wraca, tak? Bunt młodych albo zainteresowanie buntu młodych trwa w Polsce nad Wisłą i nie tylko nad Wisłą około 40 albo 45 lat, jeśli zaczniemy ją datować od pierwszej monografii profesora Marcina Króla. Jakoś nieustannie ten temat powraca przy kolejnych pokoleniach. Ja zawsze miałem wrażenie, jak sięgałem do różnych archiwów, bądź to w Archiwum Rodziny Bocheńskich, bądź w Maison Lafitte i trafiałem na ślady różnych osób, które się przewijały, bądź się przewijają jeszcze przez polską politykę, którzy właśnie na przełomie 89 i 90 roku poszukiwali inspiracji w tych środowiskach, podejmowali, czasami chcieli pisać prace magisterskie, czasami doktoraty, czasami coś z tego wychodziło, tak? Ale jakby widzimy, że zainteresowanie tym środowiskiem, w dużej mierze Adolfem Bocheńskim, było żywe i ono cały czas wraca. I teraz jakby taka moja uwaga, która trochę ma wykroczyć poza ten taki naukowo i rekonstrukcyjny charakter tej książki. Tak? Dlaczego to pytanie buntu, albo to środowisko, albo te pytania, które środowisko buntu młodych stawiało, cały czas wracają? No one prawdopodobnie wracają, że pewne lekcje wciąż nie są odrobione. One wciąż są przed nami. A tą chyba najważniejszą lekcją, o której oni myśleli, to jest przede wszystkim pytanie o państwo. I z tą jakby świadomością i również z tą intencją wracałem do tego tematu i gdzieś do tego zagadnienia, o którym czasami bardzo dużo się mówi, ale czasami bardzo mało się robi, gdzieś chciałem tą swoją małą cegłę dołożyć i zobaczyć, co się będzie działo. Dziękuję bardzo. Również bardzo dziękuję. No i ostatni, ale najważniejszy chyba moment dzisiejszej uroczystości, a więc ogłoszenie laureata tegorocznej Nagrody imienia Józefa Mackiewicza. Kapituła Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza przyznaje nagrodę za rok 2022 panu Marcinowi Pilisowi za książkę Cisza w Pogrance, wydaną przez wydawnictwo Lira. Serdecznie gratuluję. Tradycyjnie ja będę laudował. Dyskusje towarzyszące wyborowi tegorocznego laureata Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza były gorętsze niż zazwyczaj. Nie tylko dlatego, że mieliśmy do dyspozycji wyjątkowo wiele znakomitych utworów, ale też dlatego, że kilku z nas wysunęło kandydaturę ostatecznie wybranej powieści mówiącej o rzezi na Wołyniu latem roku 1943. Chodzi więc o wyjątkowo trudny moment w dziejach stosunków polsko-ukraińskich. W obecnym kontekście toczącej się od 24 lutego agresji Rosji na naszych wschodnich sąsiadów, ich dramatycznej, ale i bohaterskiej walki przeciw najeźdźcy, którą to walkę tak wielu z nas obserwuje z gorącą sympatią i ściśniętym sercem, powrót do tej strasznej przeszłości wydawał się niestosowny, może nawet niebezpieczny i skandaliczny. Ale przecież to właśnie patron naszej nagrody mówił, że jedynie prawda jest ciekawa, bez względu na okoliczności i nawet jeśli jest to prawda niemiła, gorzka, trudna, głoszona wbrew większości i wbrew dominującej opinii. Do tego Marcin Pilis napisał swą książkę w roku 2021. Czy dzisiaj by jej nie napisał, czy napisał inną, nie wiem. Istotne dla mnie jest to, że nie jest ona w moim przekonaniu w jakikolwiek sposób antyukraińska. No i co najważniejsze, jest to powieść bardzo dobra, wybitna.
Nie było to zadaniem łatwym, bo jakkolwiek temat rzezi wołyńskiej przez lata był w polskiej kulturze, w tym w literaturze, niechciany, wstydliwie jakby pomijany, bardzo słabo obecny, to przecież w ostatnich dekadach pojawiało się i pojawia coraz więcej rozmaitych dzieł poświęconych tej problematyce. Palma pierwszeństwa należy się chyba świętej pamięci jurorowi naszej nagrody, Włodzimierzowi Odojewskiemu, autorowi znakomitej powieści Sypie, wszystko zawieje, wydanej w roku 1973. Przypomnę także, mówił o tym Rafał Ziemkiewicz, że pierwszymi laureatami Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza byli Ewa i Władysław Siemaszkowie za monografię historyczną Ludobójstwo na Wołyniu dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w latach 1939-1945. W roku 2007 z kolei wyróżniliśmy Stanisława Srokowskiego za tą opowiadań Nienawiść, również podejmujących tę problematykę. Od tego czasu powstały inne dzieła, w tym powieści wspomnianego Srokowskiego, a także głośny Wołyń, film Wojciecha Smarzowskiego. Marcin Pili w swojej powieści opisał dzieje mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi, Pogranki i Połapy. Pierwsza jest polska, druga ukraińska, ale ich bliźniacze, zdawałoby się, podobieństwo sygnalizuje już aliteracyjne współbrzmienie ich nazw. Także bliskie więzi łączyły przez lata ich mieszkańców. Dowodem tej bliskości jest rodzina Wodzańskich, na której skupia naszą uwagę narrator Ciszy w Pogrance. Zygmunt Wodzański jest lekarzem spod Lublina, Polakiem o korzeniach ziemiańskich, który swą pracę traktuje jako rodzaj spłaty win za postępowanie swych przodków wobec chłopstwa. Jego żona Wiera jest Ukrainką urodzoną w Połance, gdzie mieszka jej babcia Olga. Przodkowie Olgi i Wiery wedle lokalnej tradycji byli bliskimi współpracownikami samego Chmielnickiego, a przecież związek Zygmunta i Wiery jest udany, oparty na wzajemnej miłości. Jego owocem jest trójka dzieci Wodzańskich, nastoletnie urodziwe siostry Marysia i Lenia oraz mały Bogdanek, mający w roku 43 lat 10. Dzieci są więc tym samym pół Polakami, pół Ukraińcami, co je zresztą niespecjalnie zajmuje i przejmuje. Marysia kocha się wzajemnością przy stojnym ukraińskim sąsiedzie Dmytrze, którym dłuży się także zazdrosna, ale i zaczytana w romansach siostra. Małym Bogdankowi imponuje starszy odeń Dmytro i jego ukraińscy koledzy, tworzący wojskowy oddział i zabierający go czasem na ćwiczenia. Wszyscy goszczą w domu ukraińskiej babki, zajadając jej wypiekami. Ale latem roku 43, w czwartkowe popołudnie, kiedy zaczyna się fabuła Ciszy w Pogrance, owe romanse i zabawy toczą się już w cieniu nadchodzącej tragedii, o czym wiemy my, czytelnicy, ale czego nie wiedzą bohaterowie powieści, zwłaszcza Polacy, młodzi i starsi. Wiedzą, że w okolicy doszło do pogromów ludności polskiej. Widzą dalekie łuny płonących wsi. Spotykają błąkające się po drogach duchy, jak nazywa Bogdanek poranionych ocaleńców, którym udało się ujść z życiem i którzy szukają ochrony w miastach. Wodzańscy, jak wielu innych mieszkańców Pogranki, nie chcą zaakceptować strasznej prawdy. Nie umią jej spojrzeć w oczy. Nie wierzą, aby ukraińscy sąsiedzi, z którymi tyle lat żyli w pokoju, mogli na nich napaść i ich wymordować. Nie wierzą w to zresztą i starsi Ukraińcy. Polacy są bezbronni. Mają siekiery, drewnianą imitację karabinu, a lokalna komórka Armii Krajowej przyśle im w ramach pomocy jeden stary pistolet. Zygmunt Wodzański pojedzie nawet wraz z żoną na rozmowę z ojcem Dmytra, przywódcą miejscowych banderów, łudząc się, że kierując się sympatiami sąsiedzkimi, wdzięczny za żywność, ale też wiedząc o ukraińskim pochodzeniu Wiery, ochroni jego rodzinę i Pogrankę. Z tych negocjacji Wodzańscy już jednak nie wrócą, a o wstrząsających okolicznościach ich śmierci czytelnik dowie się dopiero na końcu książki. Marcin Pilis, co wydaje mi się ciekawe i oryginalne, nie skupia się na przebiegu pogromu Polaków zamieszkujących Pogrankę. Nie epatuje szczegółami zbrodni, którą opisze dość skrótowo i dość późno. Buduje w ten sposób napięcie, ale też chyba bardziej go interesuje to, jak do niej doszło i, co równie ciekawe i mało opisywane, jakie były jej skutki. Skutki materialne, czyli wymazanie Pogranki z mapy, ale też skutki duchowe, a więc to, jak odcisnęła się ta zbrodnia w powojennych losach Polaków i Ukraińców. To rozgraniczające określenie Polacy i Ukraińcy w kontekście powieści jest zresztą nieprecyzyjne, zważywszy na polsko-ukraińskie korzenie Marii, Leny i Bogdana Wodzańskich.
Już z tego powodu dramat pogranki nie da się zamknąć w granicach czysto etnicznych, chyba że stajemy na pozycji banderów, dla których Wiera jest zdrajczynią, a jej dzieci są nieczyste. W rzezi zginie zresztą babka Olga, a także Dmytro, w którym w chwili decydującej miłość i ludzkość zwyciężą nad nienawiścią oraz nieludzką ideologią. W poszukiwaniu przyczyn i skutków pogromu, pogranki, fabuła powieści cofa się do lat przedwojennych, zamyka zaś w roku 2003, kiedy Maria i brat odnajdują w pogrance Lenę, która nazywa się wówczas Ołena Taraszuk. Stąd chyba też wielość perspektyw, z jakich narrator rekonstruuje wypadki lata 1943 roku w pogrance. To znowuż wydaje się ciekawe. Te same wypadki widzimy oczyma dorosłych, ale i dzieci, Polaków, ale i Ukraińców, ofiar, ale i katów. Pozwala to ukazać wspomnianą bezbronność i bezradność mieszkańców pogranki, ale też niuansować, co nie znaczy relatywizować, czy tym bardziej usprawiedliwiać postawy Ukraińców. Są wśród nich ci, którzy nie wierzą do końca w hasła nacjonalistów, a zwłaszcza w ich realizację. Są ci, którzy ostrzegają Polaków i ci, którzy ich mordują. Ci ostatni czynią to z powodów ideologicznych, wierząc w sławetny dekalog Donceva i czystą etnicznie Ukrainę, a czasem czynią to dodatkowo dla spokojenia zbrodniczych instynktów. W powieści Pilisa wyraźny jest zresztą podział pokoleniowy wśród mieszkańców Połanki. Starsi uważają się za tutejszych i nie są skorzy do udziału w ataku na sąsiadów. Inaczej młodzi, którzy całym sercem są po stronie haseł głoszonych przez Banderę, Sawura czy Donceva, haseł, które zastępują im w sercu Boga. Poruszające, ale też chyba wciąż nieopisane w naszej literaturze są w powieści Marcina Pilisa fragmenty, jak mówiłem, ukazujące powojenne, już współczesne nam losy rodziny Wodzańskich. Losy upływające w cieniu tragedii roku 1943. Losy naznaczone goryczą z powodu jej przemilczania. Losy napiętnowane niepokojem związanym z niewiedzą na temat tego, co stało się z najbliższymi. Ale też losy rozdarte wątpliwościami na temat spraw zasadniczych. Dobrym przykładem w powieści są rozważania Bogdana Wodzańskiego o zakorzenieniu albo jego spory z córką, historykiem, na temat sensu badania przeszłości i potrzeby pamięci. Zakończenie powieści zdaje się przyznawać rację Miłce, która powie ojcu, że nasza pamięć to nasza przyszłość i że życie jest pamięcią. Inną ważną chyba i dla nas prawdę wypowie Marysia, która zostanie jako ojciec lekarką, cytuję: ból nie jest przeciwko nam, on jest po to, aby nam pomóc. Dzięki niemu wiemy, że trzeba leczyć. Nie wolno tylko zadawać go ponad miarę, specjalnie wywoływać. Koniec cytatu. Cisza w pogrance jest ciekawie i niebanalnie, a przy tym precyzyjnie skonstruowana. Wspominałem o technice wielu punktów widzenia, o narracyjnych retardacjach i antycypacjach burzących chronologię. Dodać można tu podział na quasi-reportażowe rozdziały rozdzielane opisowymi fragmentami komentujące dawne fotografie czy wspomnieniami Ołeny Taraszuk, która po wojnie zamieszkała w Połance, stając się kimś rodzaju strażniczki ruin rodzinnej wioski i zamieszkujących ją duchów przodków. Marcin Pilis terminował u realistów. Słowa przylegają do rzeczy, opisy są lapidarne i oszczędne, a przecież sugestywne. Styl chwilami ma w sobie jakąś delikatną melodyjność. Przekonuje o tym sam początek, cytuję: z początkiem lata na niebie zajaśniały łuny. Od strony wioski nie było ich widać, ale ludzie zza rzeki mówili, że błyszczą czerwienią w oddali, ledwie unosząc się nad ziemią, kształtem przypominające krążek rosnącego ciasta albo rozciągnięty sweter, podświetlają widnokrąg, czyste, zbroczone. A każda jedyna w swoim rodzaju, nie ma dwóch takich. Krwawa łuna, mówili ci ze wschodu, z rubieży znanego świata, to kaganiec na ostatnią noc. Koniec cytatu. Pięknie też opisuje nasz laureat tytułową ciszę. Jest ona obok strachu swego rodzaju bohaterką powieści. Jest to cisza przed burzą, ale też cisza, która będzie efektem likwidacji pogranki i jej mieszkańców. To cisza, która jest milczeniem, ale zarazem krzykiem. Ma ona swoją materialność, cytuję: zdawało jej się, że cisza opanowująca pogrankę zmieszała się z powietrzem między zagrodami, aż w końcu przesiąkła je całkowicie, tak że z każdym oddechem wnikała do ciał. Albo inny cytat: już nie wstydzą się ciszy, która w nich nadal się tli, wręcz odwrotnie, wylewają z siebie ją całą, aż czuć można, że cisza ta zagłusza wieś, roztacza się, rozlana wokół jak woda powodzi. Koniec cytatu. Wacław Cholewiński uznał ciszę w pogrance za jedną z najważniejszych książek opublikowanych w minionym roku.
podpisuje się pod tym i pod słowami Wacława Cholewińskiego, że cytuję, Filis napisał powieść piękną, mądrą, taką, która zostawia ślad, osadza się w czytelniku, nie pozwala zapomnieć, koniec cytatu. Nie pozwala zapomnieć o tragedii Wołynia, o tragedii jego polskich, ale i ukraińskich mieszkańców. Nie pozwala zapomnieć, że była między nimi i nami nie tylko nienawiść, ale i miłość. A wreszcie nie pozwala zapomnieć o tym, jak straszna jest wojna, jakie zbrodnie umożliwia brak własnego państwa i jak straszne są skutki nienawiści i nacjonalizmu. Nie tylko dla jego ofiar, ale i widać to w powieści dobrze zwolenników. Ta powieść chwilami mocno boli, ale przecież, jak czytamy w książce, powtórzę, dzięki bólowi wiemy, że trzeba leczyć. Serdecznie panu gratuluję. Miałem tutaj takie, ale w zasadzie już wszystko, co tu mam, było powiedziane, więc... Tutaj? Nie, ale właśnie nie chcę, dlatego że już było mówione to wszystko, co tu mam, więc w gruncie rzeczy odłożę. Zresztą proszę zobaczyć, wygląda to... Zresztą o, tutaj tyle i tutaj tyle, to znowuż trzeba byłoby bardzo dużo tego czytać. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym oczywiście bardzo gorąco i serdecznie podziękować Szanownej Kapitule za to wyróżnienie, za tę nagrodę imienia Józefa Mackiewicza, wspaniałego człowieka i pisarza. Jest to naprawdę dla mnie ogromny zaszczyt, że w ogóle Ciesza w Pogrance mogła znaleźć się w gronie tak wspaniałych pozycji, powieści, nie tylko tego roku, ale w ogóle tych wszystkich lat. Właściwie nadal tak trochę głos mi drży, bo to są ogromne emocje. Chciałbym również podziękować oczywiście wydawnictwu Lira z panem Markiem Janaszem za wspaniałą współpracę, za to, że ta książka mogła ukazać się właśnie w takiej znakomitej formie, tak ładnie być wydana, krótko mówiąc, i tak dopracowana wewnętrznie. Więc bardzo gorąco dziękuję. Cóż mogę powiedzieć? Tak jak stwierdziłem, wszystko, co państwo mówili tutaj przede mną, pan profesor zwłaszcza, już zostało jakby wypowiedziane, bo ja też chciałem zacząć tutaj te kilka słów właśnie od nawiązania do wspaniałej, klasycznej już dziś właściwie pozycji państwa Ewy i Tadeusza i Władysława Siemaszków, czyli właśnie ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. Bo można powiedzieć, że to jest taka okrągła rocznica, prawda? Mamy rok 2022, po raz pierwszy nagrodę wręczono w 2002, 20 lat, okrągła rocznica. To jest coś właściwie jak, nie wiem, element jakiejś takiej szaty, którą my jako ludzie narzucamy tej rzeczywistości, która tak naprawdę nie wiemy, czym w istocie jest. A więc okrągłe rocznice są czymś takim. I ta dzisiejsza okrągła rocznica jest dość specyficzna, ponieważ rok 2002, jak państwo wiedzą, jest też oczywiście rokiem Józefa Mackiewicza właśnie, więc patrona nagrody. Poza tym za naszą wschodnią granicą toczy się okropna, barbarzyńska, wywołana przez Rosjan wojna. No a poza tym po raz kolejny nagrodę otrzymuje książka, która również traktuje o Wołyniu, więc taki zupełnie naprawdę niesamowity ten rok 2022. Cisza w Pogrance, tak jak pan profesor też o tym powiedział, traktuje w dużej mierze o pamięci, czy też może o tym, że ta pamięć nie mogła tak normalnie trwać. Ona musiała trwać w jakimś ukryciu przez długie dziesięciolecia. Właściwie można rzec, że do pewnego stopnia nadal tak jest. Natomiast chciałbym przywołać tutaj słowa oczywiście naszego patrona, czyli słowa, które brzmią, że jedynie prawda jest ciekawa. Ciekawa, czyli taka, która pociąga nasz umysł do tego, żeby lepiej poznać świat, lepiej poznać rzeczywistość. Jeżeli prawda jest ciekawa, to znaczy, że kłamstwo w ogóle nie jest ciekawe. Obserwujemy to dzisiaj, kiedy przypatrujemy się propagandzie rosyjskiej, bo wszelkie działania tej propagandy jak gdyby próbują przeczyć temu, co powiedział Mackiewicz, że prawda jest ciekawa, że prawda jest ważna sama w sobie również poprzez tę ciekawość. Okazuje się, że Rosjanie właściwie nic nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje. Wiedzą o tym Ukraińcy. Ukraińcy znają prawdę o Buczy, o Irpieniu, o Mariupolu, o tych wszystkich miejscach, gdzie rosyjscy żołnierze dokonali straszliwych masakr. Prawda jest ważna i prawda tak naprawdę ma największą siłę oddziaływania wtedy właśnie, gdy obie strony ją znają, a nie tylko jedna. W tym przypadku tylko Ukraina, no i reszta świata oczywiście znają prawdę o tych masakrach. Rosjanie natomiast nie.
Jeżeli coś wiedzą na ten temat, no to jest to raczej wiedza przefiltrowana przez propagandę rosyjską. A więc jest kłamstwem. Rzeczą tak naprawdę nieciekawą i to pewnie po latach już będzie zupełnie jasne. Tragedia na Wołyniu wydarzyła się przed 80 laty. My tutaj zgromadzeni znamy prawdę o Wołyniu, znamy prawdę o rzezi wołyńskiej. No i narzuca nam się pytanie, czy druga strona też zna ją w takiej formie, czy po prostu wie, jak było naprawdę. Czy być może to też jest taka wiedza przefiltrowana? Naukowcy, historycy po obu stronach próbowali osiągnąć jakiś konsensus i chyba nawet no, nadal do dzisiaj to się nie udało. Ostatnio słyszymy takie słowa mówiące o tym, że nie jest to dobry czas, tutaj pan profesor mówił o tych wątpliwościach, prawda, że to nie jest dobry czas, aby mówić o Wołyniu i tak dalej, i tak dalej. Przecież tutaj ci Ukraińcy do nas napływają, przyjeżdżają, nie wolno im ich epatować taką tematyką. I oczywiście należy znać umiar, należy zawsze iść jakąś drogą środka. Mieć to poczucie empatii i wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby epatować jakoś ponad wszelką miarę. No ale nie znaczy to, że należy tę pamięć w jakiejś mierze zasypywać jakimś piachem czy czymś takim. Ja mam wrażenie, że to jest dobry czas, żeby mówić o Wołyniu. Widzimy właściwie taką niesamowitą, spektakularną wręcz postawę całego naszego społeczeństwa. Napłynęło wiele milionów Ukraińców tutaj do nas, głównie kobiet oczywiście z dziećmi. Cóż, samorządy przygotowywały noclegownie, jakieś hotele, te wszystkie rzeczy, to było opłacane. Ludzie przyjmowali pod swój dach ludzi. Właściwie to nadal się dzieje. Więc widzimy, że tam gdzieś od dołu jest nadzieja na to, że wywołane będą jakieś naprawdę dobre emocje. Dobre emocje między ludźmi, między właśnie zwykłymi ludźmi, a nie na przykład naukowcami, bo wiadomo, że nauka jest pozbawiona emocji, a przynajmniej powinna taka być. Ale z tych emocji może wyrodzić się właśnie coś więcej, coś lepszego. Kiedy te emocje są takie dobre i pozytywne, to wtedy można mówić o tym, co jest prawdą. Ta prawda być może łatwiej osiada po obu stronach właśnie. Więc być może ten moment dziejowy, w którym się teraz znaleźliśmy, mam na myśli moment nie w sensie dnia, miesiąca czy nawet roku, ale być może kilku lat, to jest właśnie taki moment, który stwarza pewną szansę na to, żeby ten konsensus w odniesieniu do Wołynia w jakiejś mierze osiągnąć. I na poziomie takim społecznym, i na poziomie również naukowym. Można by przeprowadzić taki eksperyment myślowy, dość szczególny. Wyobraźmy sobie, że za 80 lat na granicy z Ukrainą stają miliony uchodźców rosyjskich, kobiety z dziećmi, próbują się przedostać przez granicę po to, żeby oczywiście ocalić życie, żeby uciec przed tym, co dzieje się tam w środku. Nie wiadomo co, no bo Rosja to kraj nieprzewidywalny, być może to jest jakaś wojna domowa, być może Rosja walczy akurat z jakimś innym potężnym mocarstwem, trudno powiedzieć. W każdym razie dzieje się coś, co sprawia, że ludzie stają na granicy z Ukrainą i próbują się przedostać. Ukraińcy robią to, co my dzisiaj. Otwierają te granice, przyjmują te kobiety, otwierają domy przed nimi i tak dalej. Tworzą to samo, te noclegownie, przeznaczają ogromne środki budżetowe. I to się dzieje. I teraz pojawia się takie pytanie, czy w tej sytuacji nagle zaczyna gdzieś tam pojawiać się jakaś narracja mówiąca o tym, że słuchajcie, nie mówmy tym Rosjanom o tej Buczy, o tym Irpieniu, o tym wszystkim, co się wydarzyło, o tej wojnie w ogóle. My wiemy, że oni nie do końca wiedzą, ale może to nie jest dobry czas. No ja nie wiem, jak państwo uważają, ale wydaje mi się, że gdyby tak było, no to byłoby to w pewnym sensie takim policzkiem w twarz tym dzisiejszym żołnierzom, którzy tam bronią terenu na Ukrainie. Tym kobietom, które są teraz tutaj w Polsce. To byłoby czymś takim. Jeżeli cofniemy się 80 lat tym razem wstecz, po prostu się cofniemy i wyobrazimy sobie, że ktoś powiedziałby uchodźcom z Wołynia, że za jakiś czas pojawi się taka narracja mówiąca o tym, że w zasadzie to nie, lepiej nie mówmy o tym, abstrahujmy. Spotkałem się kiedyś z takim właśnie twierdzeniem, abstrahujmy od tej przeszłości, mamy tylko przyszłość, właściwie to się liczy. No więc to byłoby takim policzkiem w twarz właśnie tym uchodźcom wymierzonym. Można tak pomyśleć. Wydaje mi się tak więc, że to jest całkiem dobry moment dziejowy na to, ażeby i być może tak się stanie, ażeby właśnie ten konsensus w odniesieniu do tych tragicznych wydarzeń osiągnąć. I nie abstrahować od przeszłości, bo przecież to, co teraz jest tutaj, ta cała teraźniejszość nasza, w której się znajdujemy, w której żyjemy, jest właśnie streszczeniem całej tej przeszłości naszej. Cywilizacji ludzkiej, historii Polski, Europy,
świata. Więc to należy brać pod uwagę. Szanowni Państwo, ja o książce, o Ciszy w Pogrance już nic więcej nie mogę powiedzieć, bo pan profesor w zasadzie powiedział tyle, że ja sobie przypomniałem właśnie to, jak mówi się o tym, że książka jest mądrzejsza niż autor. Ja się w tym momencie podpisuję właśnie pod takim twierdzeniem. Naprawdę, cóż mogę więcej powiedzieć? Chciałbym jeszcze raz bardzo gorąco podziękować Państwu i Państwu, że zechcieli Państwo wysłać tych kilku moich słów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu jeszcze raz serdecznie. Gratuluję panu Marcinowi Pilisowi i laureatom wyróżnień, Państwu autorom laudacji. Państwu uczcie za obecność. Spotykamy się za rok na 22. edycji wręczenia Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Dobranoc, do widzenia.